Cześć, dzisiaj zajmiemy się efektem Light Strike, czyli promień światła, który poruszy nam się po ekranie. Jest to efekt, który się wykonuje, kiedy się wie, co się robi przez 4-5 minut, a efekt jest naprawdę duży i często jest wykorzystywany właśnie w czołówkach, bo fajnie wygląda i pokazuje jakby umiejętności użytkownika, które tak naprawdę wymagają kilku kliknięć, więc przejdźmy do programu i nauczmy się tego sami. Jesteśmy w programie, ja mam przygotowaną kompozycję, którą nazwałem Flara. Trwała na 10 sekund, może u Was 5 sekund, 2 sekundy, 15 minut, obojętnie. Tworzymy sobie na początku tło, więc tworzymy sobie nowy solid z nazwą BG, background. Dajmy sobie OK, obojętnie kolor, bo sobie dajemy ramp, efekt. I ramp nam służy do tego, że nam tworzy gradient na naszym tle i możemy sobie wybrać na przykład tutaj, dajmy sobie jaśniejszy, taki jakiś szary, coś takiego. I u góry mamy po prostu ciemnie i możemy teraz to trochę sobie obniżyć, aby ten gradient był lepszy. Mamy teraz gotowy już ten gradient, teraz możemy stworzyć sobie panel kontroli, czyli null object. Null object nazywamy sobie jako control, bo dzięki temu nullowi będziemy kontrolować pozycję naszego promieniu światła. Więc teraz tworzymy nowy solid, znowu, i nazywamy go Particle. Particles. I dzięki temu możemy teraz na solid nałożyć sobie efekt, który jest dostępny w Premierze CC, w Afterze CC. Particle System 2. Jest to bardzo rozbudowany w ogóle system partikli, który nie był wcześniej dostępny i możemy teraz się nim zająć. Wchodzimy sobie w bitrate, zostawiamy long VT, zostawiamy w producer, zamienimy sobie radius na 0, tak, może x na 0,4, a y na 0,3. Co wam polecam? Polecam teraz zastosować te same dane, które ja dodaję w programie, i potem po prostu, kiedy dojdziemy do samego końca, będziecie mogli sobie zmieniać te wszystkie dane i zobaczyć, jak one oddziałują na siebie. Ja teraz dane wpisuję, które dadzą efekt mniej więcej taki, jakbym chciał uzyskać. Więc tak, dajmy sobie direction normal jest, aby po prostu mieć fajny kierunek opanowany. Velocity dajemy sobie na 0, gravity dajemy sobie na 0,2 albo 3, dajmy sobie na 4, dajmy sobie na 4 gravity, direction dajemy sobie na 0 i extra dajemy na przykład na 0,2. Mamy teraz taką linię, w partiklach mamy linię, max opacity dajemy sobie na 14. Teraz kolor wybieramy sobie. Ja dam sobie narodzin kolor biały, czyli od takiego koloru się zaczyna i do takiego koloru przechodzi, potem znikając, więc ja sobie dam taki cyan, coś takiego. Ok, i teraz jak mamy tutaj producer position, przytrzymuję alt i takie lasso będę sobie dodawał tutaj, kiedy kliknę sobie na P, mam position, biorę te lasso i daję teraz tutaj na position. Dzięki temu teraz, poruszając tym nulem, będzie nam się poruszał dobrowolnie nasz partykl. Teraz zobaczymy i on nam się fajnie porusza. Mamy pełną kontrolę nad nim. Tutaj w position klikamy znowu alt i wpisujemy coś popularnego, co się nazywa wiggle. Wiggle i dajemy sobie taką wartość, na przykład 1710. I co to nam stworzyło teraz, jak sobie zobaczycie. Zobaczycie teraz, że powstała nam już fajna linia, fajny light leaks, light strike, który po prostu tańczy wokół siebie, czyli po prostu ten wiggle służy do tego, że dobrowolnie tworzy nam losowy ruch, który, no jak widzicie, bardzo fajnie wygląda. Możemy go sobie zmniejszać, zwiększać, edytując tą wartość, na przykład na 610, zepsułem 610 i on teraz powinien być łagodniejszy. Jak teraz mamy. I teraz oczywiście nulem możemy sobie kontrolować i przenosić jego pozycję gdzie chcemy w takim stylu. Mamy pełną władzę nad nim, dlatego teraz możemy to wykorzystać i nałożyć efekt glow najpierw,
na nasz particle, powoduje nam to, że ten light strike będzie wyglądał bardziej jak light strike. Teraz widzicie, mamy coś takiego i on fajnie nam wygląda już tutaj. Ten kolor trochę nam zanikł, ale to możemy sobie zmienić na przykład threshold na 40. Nie, czyli na więcej musi być, odwrotnie. I dzięki temu ten kolor nam bardziej zostaje. Jak teraz widzicie, możemy sobie dać na 80 nawet. I mamy więcej naszego cyanu dostępnego. Tu widzę, że przeniosłem, ale nie o to mi chodziło, więc wrócę. No, zwykły błąd przy pracy. I teraz widzimy, jak nam tworzy się light strike. Teraz możemy go jeszcze edytować, tak że zduplikujemy go dwa razy. Dzięki temu on teraz jest taki bardziej żywy, jak sobie zobaczycie. Był tak, tak było, a teraz tak mamy. Jest taki mocniejszy i bardziej razi w oczy, dzięki czemu lepiej wygląda. Teraz możemy sobie komponować go bardziej. Tworzymy sobie jeszcze jeden, zduplikujemy. I możemy teraz na tym particlu zmienić grawitację w fizyce i grawitację ustawić na 0,2, czyli jest szybsza. I teraz widzimy, że nasz partikl jakby zachowuje się trochę inaczej do reszty. I aby to jakoś wzmocnić, tutaj też damy fizik i 0,2. Dzięki temu mamy po prostu dwa partykle, które siebie dopełniają. No i fajnie tańczą jakby wzajemnie ze sobą. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy w partyklach, jeśli nie będziemy ruszać, możemy jeszcze pobawić się znowu producer i radius zmienić na przykład na 0,6 i dzięki temu on będzie trochę inaczej się zachowywał do swoich innych. I możemy w position, klikając na P, klikając na P tutaj możemy go trochę przesunąć do góry albo w bok, przesunąć w bok i znowu przenoszę, nie wiem czemu, cofnę tutaj i teraz przesunęliśmy go w bok i widzimy, że on porusza się daleko od tego, ale teraz sobie zbliżymy ten w bok i na przykład ten partikl damy sobie trochę na dół i dzięki temu widzimy, że mamy teraz taką jakby chmarę partykli, które ze sobą działają i fajnie wyglądają w dodatku, więc mamy taką przykładową władzę nad nimi. Możemy teraz skorzystać z pluginu Video Copilot Optical Flare, który możecie kupić na ich stronie, no i zdobyć na różne sposoby, bo tak. No. I bierzemy ten Optical Flare. A, pierw tworzymy sobie nowy solid. Ctrl Y, dajemy sobie Flare. Dajemy sobie na ten solid flare. Dajemy sobie transparent. Bierzemy position znowu, klikamy alt, znowu nam się pojawiło lasso, idziemy na dół, odpalamy tą pozycję i teraz te lasso przenosimy, bierzemy na control, dzięki czemu nasz flara zostaje dodana w tym samym miejscu co nasz Lightrix. Dzięki temu po prostu jest wrażenie, jakby nasza flara była pierwsza, a Lightrix po prostu wychodzi z tej flary. Potem możemy oczywiście w opcjach wybrać jakąś inną flarę dostępną od Video Copilotu. W sumie wszystkie są fajne, ale weźmiemy sobie też Searchlight. I one jest teraz takie bardziej fajne. Możemy oczywiście potem sobie opacity trochę zmniejszyć całej warstwy, aby było łagodniejsze światło trochę. I mamy gotowy nasz efekt. Proste, naprawdę chwila roboty, a efekt jest piorunujący, więc dziękuję za oglądanie, no i widzimy się wkrótce. Trzymajcie się, cześć!